W trudnym momencie mojego życia pojawiła się pewna osoba. Do dziś jest mi bardzo bliska. Przez kilka lat przyjaźni z nią w wielu sytuacjach wykazałam się czułością. Czułość nie tylko występuje w związkach, lecz także w relacjach przyjacielskich. Swoją czułość mogę pokazać przez troskę o drugą osobę. W relacjach potrafię mówić, co czuję i się tego nie boję. W ten sposób umiem przekazać swoje uczucia. Dbam też o to, aby pomagać drugiej osobie, chociażby przez rozmowę czy zwykłe wyjście do miasta. Należy jednak pamiętać, aby nie szukać czułości na siłę, bo bardzo łatwo można wpaść w nieszczere towarzystwo. Dla mnie czułość oznacza także poświęcenie czasu drugiej osobie czy jej wysłuchanie. Nie muszę niczego komentować, wystarczy, że poświęcę jej uwagę. Dziś i Ty zadbaj o to, aby poświęcić chwilę czasu swojej przyjaciółce, przyjacielowi czy komuś bardzo Ci bliskiemu. Dla Ciebie to drobny gest, a dla kogoś może być to wykaz ogromnej czułości i zrozumienia.